Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dłuższy czas nie było vloga z nowościami, więc dzisiaj połączymy sobie vlog z nowościami z takim niedużym holem, dlatego że parę nowych rzeczy do mnie przyszło, one są tutaj. Nimi zajmiemy się na samym końcu. Najpierw parę informacji, co dzieje się w świecie LEGO, no bo to będzie taki wypełniacz, dlatego że w środę najprawdopodobniej, o ile nic się nie wykrzaczy, dojadą do mnie zestawy z Harry'ego Pottera, no i wtedy będzie naprawdę magicznie, ale najpierw dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Co do nowości, to dzisiaj będzie trochę o LEGO Ideas i też o paru innych rzeczach i może od tego Ideas zacznę, dlatego że swego czasu, kilka dni temu tak na dobrą sprawę, pojawiła się informacja, że już jest pierwszy potwierdzony zestaw, który jako kolejny w LEGO Ideas się ukaże i będą to szkielety dinozaurów. To są szkielety wykonane w formie takich obiektów muzealnych i one już dostały zielone światło, LEGO z tej okazji przygotowało filmik, ale jest jeszcze jedna opcja, że być może pojawi się fortepian. I tutaj przyznam szczerze, że konstrukcja jest bardzo skomplikowana i wydaje mi się, że to może zaważyć na tym, czy on finalnie zostanie wydany jako zestaw LEGO, dlatego że to, co mówiłem wcześniej, ilość elementów, trudność konstrukcyjna i jakby jego mechanizm wewnętrzny, dlatego że naciskanie klawiszy powoduje, że wszystko w środku jest ruchome. To może być rzeczywiście duże przedsięwzięcie, to może być trudne do zrealizowania, no i może spowodować, że niestety ten zestaw się nie ukaże. A przyznam szczerze, że bardzo na niego liczę, dlatego że jest to coś niekonwencjonalnego, coś, czego wcześniej w LEGO nie było, no ale kto wie. No i kolejne dwa zestawy też dostały 10 tysięcy głosów wsparcia. Pierwszy z nich to jest taki domek i nazywa się to Gravity Falls Mystery Shack. I tak, co mogę więcej powiedzieć, to jest taki jakby domek letniskowy. Nie wiem, czy to jest z jakiejś licencji, bo szczerze mówiąc ja tego w ogóle nie kojarzę. Tutaj sobie zerkam na to wszystko. Widzę, że są imiona tych postaci, więc to musi być jednak z jakiejś licencji inspirowane czymś. Natomiast sama konstrukcja jest bardzo ładna, osadzona na płytce konstrukcyjnej. Fajne wykończenie. Mnie się podoba, jeśli coś takiego się pojawi, czemu nie? Aczkolwiek ten zestaw może być bardzo drogi, bo biorąc pod uwagę ilość tajli, które tutaj są i w ogóle sama ilość elementów, fajny dostawca części, ale cena może być dość wysoka. Drugi z projektów, który osiągnął 10 tysięcy wyników, wyników, głosów, to jest Thunderbirds Are Go. I tutaj jest to zestaw, który wielu z Was może się nie podobać. Mnie się nie podoba z jednej prostej przyczyny. Jest zrobiony w skali nano. Figurki, które tutaj zostały dołączone, są nano figurkami i jak dobrze znacie moją opinię, mnie te zestawy nie kręcą. Jeśli Was kręcą, no to czekajcie, czy przejdzie on to główne głosowanie i zostanie kiedyś normalnym zestawem. Też w międzyczasie pojawiła się zapowiedź kolejnego zestawu z serii Creator Expert i tym razem nie będzie to kolejny modular, a będzie to lądownik Apollo 11. Więc jeśli te kosmiczne klimaty, które teraz pojawiły się w serii City, Was zainteresowały, to ten zestaw pewnie też bardzo mocno będzie gdzieś tam w Waszej orbicie zainteresowań się kręcił, no bo jest ładnie wykonany i też z tego, co czytałem, choćby na grupie LEGO Polska, wiele osób bardzo pozytywnie wypowiadało się o tym projekcie, czyli pewnie znajdzie wielu nabywców, a rzeczywiście wizualnie prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No i jeszcze tak na zakończenie tych ploteczek pojawiły się informacje akurat już z niemieckiego rynku, co pojawi się w kolejnych magazynach LEGO. I chodzi tutaj o magazyny 2, Star Wars i City. No i w Star Warsach dostaniemy Sokoła Millennium. Oczywiście nie będzie to ani UCS, ani ten regularny zestaw. Będzie to miniaturowa wersja Sokoła Millennium. Natomiast nie tego najlepiej nam znanego w tej szarej wersji, tylko w tej biało-niebieskiej z filmu Han Solo Historię. Ja nie jestem fanem akurat tego Sokoła. Ja jestem wierny Sokołowi, który już pojawił się oczywiście w częściach 4-6. No ten jakoś tak jest jak dla mnie trochę taki bezpłciowy, bo jest zbyt czysty. I to będzie oczywiście po dodatku, który będzie ATM6. Co do magazynu City, my wiemy, że w kolejnym numerze będzie ten helikopter, a po helikopterze pojawi się nurek. I tutaj co do nurka,
fajne dodatki, bo oprócz samego nurka, który będzie wyposażony w aparat fotograficzny, dostaniemy również kraba i dostaniemy dwa elementy zieleni. Jednego takiego jasnego wodorosta i drugi ten taki, jak to nazwać, taki wiecie, opadający zakręcony listek. On był na przykład w chatce Jody, chyba w dwóch czy trzech sztukach, więc całkiem sympatyczne elementy. No i co do newsów, to by było na tyle. Komputer zamknąłem i zabieramy się za otwieranie tego, co do mnie dotarło. No bo dość nietypowe w ogóle pakowanie. To wszystko było owinięte czarną taśmą. Pewnie po kolorach już co bardziej łebscy widzowie się zorientowali, co może być w środku. Ja sobie powinienem skołować jakieś inne nożyczki na strych, dlatego że tymi trochę problematycznie się otwiera takie rzeczy, że ostatnio właśnie moja żona powiedziała, że powinienem sobie wziąć inne nożyczki, bo te nie nadają się do cięcia papieru, ale co mi tam. Dobra, ja już tutaj się powolutku dobieram do tej zawartości, możecie sobie to zobaczyć. Już pewnie wiecie, co to jest za zestaw. A jeśli nie wiecie, co to za zestaw, to się możecie domyślać przynajmniej, jaka seria. I... o, trochę się pogniótł. Dobra, to jeszcze tak może kwestie informacyjne. Kupiłem to, co dzisiaj wam pokażę, na Allegro, bo znalazłem oczywiście dzięki promoklockom, także pozdrawiamy z tego miejsca promoklocki. Dobra, to będzie pierwszy zestaw. Ten najmniejszy zestaw City z serii kosmicznej, delikatnie zagięło się pudełko od zbyt mocnego ściśnięcia. Mamy tutaj jedną minifigurkę kosmonauty i taki nieduży krążownik, nie wiem jak to nazwać. Minęło chyba 20 parę lat, odkąd interesowałem się odkrywaniem kosmosu. Mamy tutaj też z tyłu takiego małego satelitę, którego możemy wyciągnąć. I sama konstrukcja mi się podoba, ten... nazwijmy go jeszcze raz krążownikiem. Wygląda bardzo ładnie, ma całkiem ciekawe elementy. Podoba mi się ta szybka, można go później sobie użyć do przebudowy na jakieś takie klimaty bardziej space'owe, w sensie nie Cosmos City, tylko właśnie w klimatach space, tylko po prostu w innych kolorach. Po co dawać niebieski, można dawać biały, można dawać czarny. Sama minifigurka też jest ładna i tak ten zestaw wygląda. Ale oczywiście to nie wszystko. Ten haul nie jest aż tak mini, jak możecie wnioskować. Tutaj jeszcze coś się oczywiście znalazło, żeby sobie to oczekiwanie na Pottera umilić. No i tak, skoro dzisiaj ten film wrzucamy, jutro zrobię recenzję jednego z tych zestawów, które wam dzisiaj pokażę. W środę możecie się spodziewać, oczywiście jeśli paczka dojedzie bez żadnych perypetii, możecie się spodziewać haulu Potterowego. W tym haulu Potterowym zabrakło jednego zestawu, dlatego że dostałem już informację od promoklocków, że jeden z tych zestawów oni do mnie wyślą, więc po prostu jeden z nich dotrze później. Ale nie powiem wam, który, dowiecie się w środę, po co zdradzać takie szczegóły. Miejcie taką trochę nutkę niepewności w tym wszystkim. I tak to będzie wyglądało, więc w środę zaczniemy sobie Pottera. Zakładam, że pewnie w czwartek już pierwszą Potterową recenzję przygotujemy. A że w ubiegłym... ile tu jest kartonu? A że w ubiegłym roku te recenzje Potterowe bardzo wam się podobały, bo o Potterze mogłem powiedzieć dużo i mogłem powiedzieć z sensem, bo znam się trochę na tym Potterze, czytałem te książki pewnie i po kilkanaście razy, no to mam nadzieję, że moje synapsy i neurony działają poprawnie, że ta pamięć się nie wyczyści, ale dobra, odpakowałem pudełko, więc jedziemy dalej. Tutaj mamy ten zestaw z łazikiem i moją uwagę przykuła ta szybka. Ona jest taka dość niestandardowa, bardzo ładna. Tutaj mamy jakieś, no tutaj, baterie słoneczne, dwie minifigurki, trochę fajnych elementów i to, co mi się podoba najbardziej, tutaj mamy meteoryty. Zobaczcie, bardzo ładny kryształ wtopiony w kamień i są jakby dwie połówki, które do siebie pasują. Tutaj to już będzie. W tym najmniejszym zestawie tego nie ma. Szkoda, bo dawniej, znaczy dawniej, jeszcze pół roku temu, czy właściwie rok temu, mieliśmy startery, w których zawsze te najistotniejsze gadżety z tych serii się pojawiały w małych zestawach. Teraz niestety tak łatwo nie jest. Ale będą też kolejne meteoryty, dlatego że tutaj już mamy wahadłowiec. Wahadłowiec dodatkowo z łazikiem. Z tego co widzę, minifigurka tu jest... a nie, są dwie, okej. Okay. To i tak mało, jak na dość duży zestaw. On katalogowo kosztuje 129,99, ten kosztuje 42,99, a łazik chyba 79,99, o ile się nie mylę. W każdym razie,
To mi się podoba, jest bardzo fajne. Mamy tutaj jeszcze taki jeździk, który gdzieś tam zasuwa po Marsie. I oczywiście jest informacja, że to jest inspirowane odkrywaniem Marsa przez NASA, więc czy to będzie łazik Curiosity? Nie mam pojęcia. Być może tak. Mamy tutaj jeszcze taką, zobaczcie, taki jakby dron, który ma szybkę i przez szybkę możemy patrzeć na ten nadruk, czy naklejkę na tym tajlu i pewnie dostrzec tam coś więcej, więc myślę, że zabawy będzie co niemiara. Na razie startuję z poziomu tych 300. Zobaczę, czy w tę serię się wkręcę, bo jeśli tak, to pewnie jeszcze kolejne zestawy na kanale się pojawią. A tak jak mówiłem wcześniej, czekam na Pottera, dojdzie jeszcze zaraz Jurassic World, doszły nowe kreatory, które też pojawiły się w czerwcu i naprawdę jest mnóstwo zestawów. Nie da się tego wszystkiego naraz kupić i zrecenzować. Bo tu największy problem jest z recenzjami, żeby znaleźć czas na to, żeby otworzyć, złożyć, zrecenzować, zaplodować film i nie zapchać tym YouTube'a. Więc najpierw jedziemy z tym, ale Potter, jak wiecie, w środę to będzie wiódł palmę pierwszeństwa, bo jak dobrze wiecie, Harry Potter to jest chyba taka najważniejsza dla mnie licencja w świecie LEGO z tych, które są teraz dostępne. Także czekajcie na jutro, startujemy z recenzjami i czekamy z niecierpliwością na Pottera. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!